Jill, over here! Cześć, witam was bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnego materiału z mojej premierowej serii, czyli Resident Evil 3 Remaster. Na poziomie trudności hardcore i gra na 100% ze wszystkimi znajdźkami, mam nadzieję, że to się uda. Na samym wstępie witam się z wami w menu startu, żeby wam pokazać bonusy lub grafiki koncepcyjne, które udało się odblokować z poprzedniego materiału. To jest pokój Jill. Możecie skojarzyć nawet z pierwszego mojego filmu. Okej. Okay. I tutaj mamy pewnie te pierwsze elementy w mieście, które mijaliśmy w czasie ucieczki. Też w pierwszym odcinku, na tym pilotowym materiale. Rekordy jakieś? Pierwsza ucieczka. Mamy, ale nie wiem, czy jestem w stanie wam to pokazać. Jeszcze coś tu było. Dobrze mieć wsparcie. Okej. Okay. I modele chyba jeszcze są, dokładnie. Mogę wam przedstawić model Jill. Tak on się prezentuje. Okej. Okay. W klasycznym stroju. I tu model Carlosa. Dobra. To na razie tyle. Dobra, w takim razie będziemy sobie kontynuować naszą historię. Dodano opcję stroje. Użyj jej, by zmienić strój postaci. To akurat wiemy wszystko. Klasyczny? Czy ten zwykły? Może w klasyczny trochę pochodźmy. Carlos niech będzie w normalnym. Dobra, i kontynuuj. Nowa epidemia rozprzestrzenia się w przerażającym tempie. Znajdując, nie zdążyłem przeczytać. Dobra, czas eksploracji. No to dzisiaj w tym materiale tak naprawdę zaczyna się prawdziwy gameplay. Ej, karabin, to byś mógł pożyczyć. Domyślam się, że nic nie straciłeś. Dobra, nóż jest pod czwórką. Dobra. Wiemy co i jak. Pod dwójką jest pistolet. Okej. Okay. Mapa jest podem. Ekran mapy pokazuje nie tylko bieżące lokacje i otoczenie, ale również ciekawe miejsca i przedmioty znalezione, ale nie zabrane przez gracza. Dobra, rozumiem. To była informacja już wcześniej. Dobra, no to w takim bądź razie eksplorujemy. I tutaj mamy instrukcja dotycząca prochu. Mhm. Instrukcja UBSC dotycząca syntezy prochu. Gdy w warunkach polowych zabraknie amunicji, bronią można sobie z nią najwyżej podetrzeć tyłek. Jeśli nie chcecie zginąć, wbijajcie sobie do głowy te podstawowe receptury. Pociski do pistoletu, proch strzelniczy. Dwa razy. Naboj do strzelby proch strzelniczy plus wydajny proch strzelniczy. I wydajny proch strzelniczy dwa razy do amunicji do magnum. A i jeszcze tam coś było. Nie wszystko wam przeczytałem. Gdy wszystko już jest gotowe, czas się zabawić. Napchajmy mordy tym martwym skurwysynom. Pamiętajcie tylko, żeby nie dać się zeżreć. Dobrze, dobrze mamo. Postaram się, choć na tym poziomie może być różnie. Dobra. Szkoda tylko, że na razie nie mam czym się leczyć. No, a tu rozumiem, nie przejdę. Okej. Okay. Ale jakby co, to mamy uniki. No nic, to idziemy. Bo na razie tam jest zablokowane. Czyli na razie mamy tylko jedną drogę. Także trzeba uważać. Dobra, to wiadomo, nic nie znajdę. Żadnego sekretu. Jakieś znajdźki czy coś.
Dobra, na razie nie wydaje mi się, żeby coś było. Dobra, tam coś jest, ale zaraz tutaj sprawdzimy. Czy mogę coś ogarnąć, ale raczej nie. Dobra, tutaj raczej nic nie jest skitrane. Także sprawdźmy, co to jest za notatka. Strona tytułowa tabloidu. Kanibalistyczne zabójstwa. Szczegółowa relacja. Wczesnym rankiem 25 września policjanci z Recon City odebrali zgłoszenie o napaści. Z chaotycznego opisu wynikało, że niechlujny, wyglądający na włóczęgę człowiek zaatakował przechodnia po północnej stronie budynku Lamb's Museum of Arts. Przybyli na miejsce funkcjonariusze znaleźli w kontenerach, przepraszam, na śmieci rozczłonkowane ciało kobiety z licznymi śladami ugryzień wskazujących, że mogła zostać zjedzona. Był to trzeci taki przypadek w Recon City w tym miesiącu. Ciekawe. Kto to zrobił? Kto pożera ludzi jak kotlety? Fajne skojarzenie. Dociekliwi dziennikarze z Neyves-Gomet przypuszczają, że pacjenci cierpiący na tak zwaną chorobę kanibali leczeni od sierpnia bezpłatnie w szpitalu Spens-Montmorillon nie poprzestają na szpitalnych wikcie. Nasi reporterzy dotali do pracowników Spens-Montmorillon, by zadać trudne pytanie i usłyszeli przerażające historie, od których żołądek podchodzi do gardła. Zapraszam do lektury na następnej stronie, którą musimy sobie tak naprawdę znaleźć, bo mamy tutaj tylko dwie strony. Ale ciekawe wprowadzenie, że już to chodziło do aktów kanibalizmu wśród mieszkańców przed wybuchem epidemii. Znaczy chyba tak się to od tego się to zaczęło. Working on it. So what's the plan? The old tanks got me clearing the tracks. You mind getting the subway infrastructure back online? And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast. Przywróć zasilanie w podstacji. No okej. No dobra, w takim bądź razie to musimy wykonać. Jak się jeszcze rozglądam, mówię, żeby nie pominąć nic. Znaczycie, pewnie coś pominę, ale oby jak najmniej tych rzeczy właśnie było. Takich, które ominę. Dobra, tutaj sobie oczywiście mogę, no właśnie, rozwalić to nożem. Czerwone zioło. Oczywiście znany element do łączenia i do wytwarzania sobie leczniczych ziół. Prok strzelniczy. Dobra. A, nie wziąłem. Musimy sobie wziąć do przydziału tutaj w ekwipunku. Łączenie przedmiotów. Niektóre przedmioty można łączyć z innymi, aby zwolnić miejsce lub stworzyć coś nowego. W tym celu użyj polecenia X, połącz. Dobra, rozumiem. I na przykład to bym... A nie, poczekajcie. Zanim będziemy łączyć, to sobie tutaj pozbierajmy więcej rzeczy. Dużo tego tu dali, co? Ciekawe czemu. No bo teraz znaleźli, tak chyba nic nie znajdę. Wygląda na jak bezpieczna strefa. Aha, pistolet G19. Pistolet 15 naboi, kaliber 9 mm. Niewielki rozmiar, wykonany z trwałej żywicy, używany przez siły zbrojne na całym świecie. Musimy mieć klucz albo coś, co przetnie tą kłodkę. Nie jestem w stanie na razie nic tutaj począć. Powiem wam. Rozejrzę się, czy czegoś tutaj nie pominąłem, ale raczej nie. Dobra, w takim razie połączmy sobie, no nie wiem, tutaj na pewno tą roślinkę połączymy, no właśnie. Oblokowano osiągnięcie podstawy chemii. To jest to samo osiągnięcie, co w drugiej części, czy pamiętam je. A jakbyśmy to na przykład... A, tu już nie jesteśmy w stanie. Dobra. Ale mogę sobie to użyć. Tego. Żeby, no właśnie, żeby już się tak nie guzdrać w czasie walki. Dobra. Kurczę, ciekawe, czy mogę sobie ten ekwipunek zmienić w końcu. Potwierdź, przenieś, shift. Potwierdź. Przenieść. No próbuję, ale nie mogę. Wybierz nowe miejsce do przedmiotu. A, tutaj mi zmienia. Na przykład
To i tak pod dwójką jest napisane. Dobra, tutaj akurat nic nie zrobimy. Myślałem. No nic. Eksplorujemy dalej. Się słowo wróżebnie to zrobiło. Kolejna zagadka. A raczej element interakcji. No właśnie, też miałem to powiedzieć. Co za cholerstwo. Instrukcja dotycząca ziół. Instrukcja UBEC dotycząca syntezy ziół. W UBECs nie ma miejsca dla mięczaków czołgających się do bazy po każdym draśnięciu. Mogą równie dobrze wrócić z płaczem do mamusi. Jeśli nie chcecie spędzić reszty życia przy mamim cycku, zapamiętajcie lepiej te receptury. Mieszanina dużej mocy, zielone zioło, mieszanina maksymalnej mocy, zielone zioło, czerwone zioło, no naprawdę. Czyli nie muszę iść do cyca mamusi, bo jednak sam sobie stworzyłem bez tej porady. Spray leczniczy, nie można przygotować go samodzielnie, wypatrujcie go w terenie. To by było na tyle, kończmy, idziemy na piwo. Na piwo już by chcieli, jeden z drugim. Już by chcieli jeden z drugim. Czy ja coś tutaj mogę schować? Jeden prog szczelniczy możemy schować. Słuchajcie, mi się wydaje. Chodź. Może nam się przydać później. Dobra. Olejmy to. I zapiszmy. Oczywiście pierwszy save. Hardcore. Ok. Dobra. Możemy w takim razie kontynuować naszą przygodę. Zobaczmy. Tutaj oczywiście jest na czerwono, bo jest ten. Czerwona tutaj mapka. To znaczy, że coś jest do zrobienia. Dwa wykrzykniki. Czekajcie, to nie jest tutaj. Jeden wykrzyknik jest, rozumiem, tu. Dokładnie. Drugi jest tu. Dobra. Czyli będę wiedział, jakby co wszystko jest oznaczone tutaj na mapie. Gdzieś coś pokitrane? Nie wydaje mi się. Dobra, zawód. Dobra, czyli wam pokażę. Unik. Dobra. Nie musimy z nimi walczyć. Szkoda tak naprawdę. Szkoda tak naprawdę amunicji. Dobra. Chodzicie, łajza za mną. Dobra, przeładuję sobie. Ups. Dobra, ładnie. I spowalnia się czas automatu. Aj! Nie jedzie mi za bardzo, tak jakbym chciał. Dobra, użyj. Będę musiał chyba w nogi im celować. Bo zaczynają mnie denerwować tutaj gnojki. Dobra, czy coś tutaj jestem w stanie znaleźć? Ziomuś, nie podobasz mi się. Ale widzieliście, że jak robimy unik, to automatycznie spowalnia nam się czas. I możemy w odpowiednim momencie zareagować. Dobra, tutaj też oczywiście kłodka. Nie jestem w stanie tutaj nic zrobić. Się rozglądam za przedmiotami. Fajnie, że oni też nie są w stanie tutaj przejść za tą bramę. To mi się ogólnie podoba. To raczej tu nic nie znajdziemy. Musimy cisnąć w tym kierunku. Też nic nie ma. Muszę na te zombiaki tu uważać. Nie wiadomo, który może wstać. To jest ryzykowne. Dobra, czwórka nóż. Wrócę sobie na pistolet zmienię. Dobra, co tutaj dostałem? Pro, kolejny już. Możemy sobie połączyć, jak już mamy dwa. Żeby było więcej amunicji. No. Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower?
That's the substation. You'll have to circle around through an alley to your right to get there. You mean the alley that's on fire? Maybe. Surely a tall drink of water like yourself can put out a few flames. Fuck you. Szaj się. No ho, co mi tu wylazło? Nie, myślałem. Już myślałem. To się może przydać, ta beczuszka. Przywódź zasilanie podstacji. Dobra, to akurat wszystko wiemy, co i jak. Dobra, ciśniemy w takim bądź razie do przodu. Aha, dobra, kolejna zagadka. Także chwilowo tutaj nie przejdziemy. Czy gdzie mamy teraz iść? To jest pytanie. Dobra. Już wiem, gdzie mam iść. Beczuszkę użyjemy, wiecie? Tylko niech się przybliżą bardziej. Dobra, mamy ich z głowy. Przeładuję sobie od razu ten jeden pocisk. Dobra, na spokojnie. Panujmy nad sytuacją, tylko że cholera, ich tam jest więcej. Spróbuję myk, słuchajcie, ze strzałem w kolana. To też był dobrym sposobem w poprzednich odsłonach. Tylko tak, najpierw zrobimy unik. Czy to tak pojedynczo będę ich próbował tutaj wyciągać. Dawaj, dawaj. Dobra. Na spokojnie. Nie traćmy za bardzo czasu na nich. Nie ma sensu. Tylko się tutaj rozejrzę. Tu może coś być. No, nie wiem, gdzie oni poszli w ogóle. Tam są. Aj! Kurczę, nie wyszło mi. Cholerny świat! Za bardzo próbuję oszczędzać tutaj amunicję. Wychodzi jak wychodzi. Dobra. Dobra, przeładuj. Dobrze, tutaj przyszedłem, ale... Niestety towarzystwa trochę jest. Nie wiem, czy oni czasami tutaj nie przylezą. Mówię, nie idzie mi tak, jakbym chciał. Muszę bardziej korzystać z tych uników. Powiem wam szczerze. Ale fajnie, że oni za bardzo nie przechodzą przez te drzwi. Aha, kolejny zapis. Dobra, mamy kolejną roślinkę. Super. Zdobne pudełko. Aha, nie mam miejsca już. Już. Poczekajcie chwilę. Zaraz i tak będę musiał chyba użyć sobie tej roślinki, bo nie jestem w dobrym stanie. Chyba, że jeszcze poczekamy chwilę. Nie jest jeszcze tak krytycznie. Tak, za dużo mamy tego prochu. Albo inaczej. Da się tutaj połączyć. Połącz. Dokładnie, jeden slot już mamy wolny. A to sobie po prostu przechowaj jeden. Jeden proch strzelniczy. Mi się wydaje, że będzie to dobra strategia. I już od razu mamy więcej przedmiotów. Dobra, i tym samym to sobie tu pudełko weźmiemy. Prawdopodobnie tutaj jest skitrana jakaś rzecz. Oglądanie przedmiotów, no właśnie, wiedziałem. To jest też znany element z poprzedniej odsłony. Możesz oglądać przedmioty pod różnymi kątami, wybierając je i używając polecenia. Obejrzyj. Być może dowiesz się czegoś, dzięki czemu poczynisz postępy w rozgrywce. Okej, znając życie, ja już takie pudełko widziałem poprzednio od swojej, takie identyczne nawet. Także obejrzyj. Gdzie sobie możemy otworzyć spacja. Brylancik. Imitacja rubinu wygląda tak, jakby miał gdzieś pasować. Dobra, na razie nie spotkaliśmy żadnego takiego miejsca, gdzie można było to dopasować. Ale przynajmniej, słuchajcie, mamy zapis. Bo mi się wydaje, że będzie ciężko tu przeżyć, bo ja tak lamię strasznie. Aczkolwiek... To sobie możemy dopasować
Połącz, obejrzyj, użyj. Nie, ekwipunku tutaj widzę, nie mogę dopasować pod szybki wybór. To przynajmniej sobie teraz zapiszemy. Na drugim slocie najwyżej. Dobra. Ważne, że gierka jest zapisana. Teraz muszę zobaczyć, jak to wygląda. U mnie cały czas tutaj mi pokazuje, że coś jest. Ale może dlatego, że tam było. Tam była skrzynka, czy szafka do otwarcia. Prawdopodobnie tu będziemy mogli sobie przejść. Nawet na mapie ta skrzynka jest ta szafka była przedstawiona jako wykrzyknik. No nic, przejdźmy sobie tutaj. O kurczę, dużo ich tutaj jest. Dobra, muszę je jakoś sprowadzić do... Dobra, ładnie. W jedno miejsce i rozwadzić ich tą beczką wybuchową. Dawać, miśki. Zapraszam. No, no, dawać. Tępe pały. Dobra, chyba są już w obrębie. Pięknie. Po co marnować amunicję? Jak można ich łatwo tutaj ogarnąć. Teraz już powoli się uczę tych uników. To jest pewien rodzaj nowość. Bo wiecie, nie pamiętam tego z edycji z 1999 roku, tych uników. A jednak w dwójce, ten i zremasterowanej, nie było tych takiego, wiecie, uniku. Dobra, weźmy sobie nożyk. Okej, mamy spray. Dobra, spray sobie oczywiście tutaj wezmę. Dobra, wyjmij z broni najwyżej. Pod dwójką, cały czas mi się myli. Nie wiem czemu naciskam na trójkę. Dobra, ciekawe czy coś tutaj jeszcze mogę znaleźć. Niby na mapie mi cały czas na czerwono pokazuje, jakby coś jeszcze tak tutaj było, ale... Nie jestem w stanie określić... Co? Może weźmy sobie tą roślinkę, co? Albo jeszcze poczekam. Jeszcze może poczekam, bo rozejrzę się dokładnie. Teoretycznie są dwa przejścia. Dobra, tu nic nie ma. Tam możemy przejść. Na razie wiecie co, rozejrzę się bez wchodzenia do danych pomieszczeń. Dobra, tam mamy towarzystwo. Na razie nie będę ich tam zachodził, bo... O, mnie wystraszył. Wiecie co, spróbuję nożem podziałać. Wiecie co, na uniki. Dobra. Aj, tak mi uniki wyszły. Tak mi uniki wyszły. Aj, dobra. Użyj. No nie! Masakra. Dobra, nie będę ryzykował. Użyj spray. Ja pierdzikam! Nie, to lamerstwo jest straszne. Już mnie zaczyna. Dobra, spróbuję powalczyć z nim jednak. Dobra. Dobra. Ładnie. Aj, teraz mi nie wyszło. Dobra, spokojnie. Dobra.
No chodź, gnoju. Aj! Dobra, i tym już mnie zabije. No, za bardzo się bawiłem. Jednak ten nóż nie jest aż taki skuteczny, jakby się wydawało. Dobra, mamy zgon i to jeszcze specjalny, powiem wam. Bo specjalnie się tak bawiłem, bo wiecie, no niektórzy robią też te wyzwania z nożem. Sam bym chciał takie wyzwanie zrobić. Ale, kurczę, jak ten nóż jest taki nieskuteczny. No nie wiem, może muszę się nauczyć po prostu określonej stylu gry. Wiecie co? Zrobimy sobie tutaj cięcie. Tylko ja sobie to przechowam dalszy ten... Te prochy, bo mi nie są za bardzo potrzebne. Dobra, i widzimy się po cięciu w tamtym miejscu. Dobra, słuchajcie. Tutaj tym razem, zamiast tam pójść, pójdziemy sobie tą drogą. Tutaj może zobaczymy coś ciekawego. Może nie będę też tego oszczędzał, tej amunicji. Specjalnie, bo widzicie, że tym nożem jednak to nie jest za bardzo taka miła walka, jakby się wydawało. Albo po prostu nie umiem jeszcze za bardzo grać tym elementem wyposażenia. Ale przydałoby się nauczyć. To na pewno. Dobra, mam kolejne pociski. To dobrze, bo trochę ich zmarnowałem. Bo po drodze natknąłem się na policjanta. Dobra, niech on wyjdzie. Sobie przeładuję. A zobaczymy, czy działa ten system strzelania w nogi. No tak, ja będę strzelał. Aj, nie trafiłem z unikiem. Cholerny świat. Dobra. Weź nóż. Dobra, bo oni lubią sobie tutaj wstać. Okej. Dobra, i tak muszę użyć roślinki. Może sobie użyjemy. Zobaczmy, co tutaj ciekawego jest. Powiem szczerze, naprawdę podoba mi się tutaj eksploracja. Ale taką otwartą lokację. Ale oczywiście. O, słyszę chyba znajdźkę, wiecie? Czyli takie elementy do przestrzelenia, które też były w poprzedniej odsłonie. Dobra, co tutaj ciekawego mamy? Dodatkę. Dziennik właściciela drogerii. 24 sierpnia. Nowa odżywka do włosów Umbrelli sprzedaje się jak świeże bułeczki. Ich produkty potrafią działać cuda, więc nie ma się co dziwić. Na to liczyłem, składając ogromne zamówienie. Intuicja mnie nie zawiodła. Gdy ludzie się dowiedzą, sprzedaż na pewno jeszcze wzrośnie. Doszły mnie ostatnio słuch o jakichś nieprzyjemnych zdarzeniach. Przy takiej ilości gotówki w sklepie powinienem chyba zainwestować w porządny safe. Aha. 2 września. Nowy safe jest idealny. Nikt nie zna kodu, nawet moja ukochana żona. Ten sekret pozostanie pomiędzy mną a moją cudną królową Aquacur. A ona nigdy nie zdradziłaby go żadnemu złodziejowi. Królowa Aquacur. Kurczę. Czyli to jest ten znany safe. No nie jestem w stanie chwilowo go ogarnąć. Nie mam w ogóle pojęcia. Kolejny proch. Nie mam w ogóle pojęcia co i jak. Ale wiem, że tutaj jest gdzieś ta... Taka kukiełka do przestrzelenia. Tylko muszę się ogarnąć i ją zlokalizować. Jest, mam cię, gnoju. Odblokowano osiągnięcie. Cześć, Charlie. Dobra, jak skupiamy, widzicie? To zapomniałem o tym mechanizmie w poprzedniej odsłony. Jeżeli nie ruszamy myszką, przez jakiś czas namierza nam się celownik. Wtedy strzelamy precyzyjniej. Oczywiście ja nie strzelałem precyzyjnie. Mhm. Zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze mogę znaleźć. Ale już mi się podoba ta eksploracja. To jest naprawdę fajne. Tutaj. Mhm. O, fajne obrazy. Ciekawe. Dobra, tutaj raczej chyba już nic nie znajdę. Tak mi się przynajmniej zdaje. Oprócz tego save'u, no na razie nie wiem, skąd mam ten kod wytrzasnąć.
Nawet jakby on gdzieś był na ścianie czy coś, ale raczej nie wydaje mi się. Dobra. W takim bądź razie pójdziemy sobie tą stroną. O, mogę jeszcze kółkiem zmieniać broń. Dobrze, bo jednak nie lubię klawiszowej zmiany, powiem szczerze. Dobra, tam niestety mamy hołotę. Patrzmy, co mamy z tej strony. Też coś słyszę. Ktoś coś śrupie kogoś. Dobra. Mamy spray, fajnie. O Jezus. Gdzieś tam, gdzieś jest interakcja ze spacją, bo mi się myli w jakiejś grze. Dobra, spray sobie weźmiemy, oczywiście przyda się. Dobra, raczej tutaj nic nie znajdę. Powiem szczerze, że nie działa ten myk z kolanami, żeby powalić przeciwnika. To mnie trochę martwi. Żeby twórcy się domyślili, że wszyscy wcześniej tak robili. Ze speedrunnerów. I zrezygnowali z tej łatwości. I da już tak przeciwnika ciężko obalić. Dobra, tam jest beczka. Tylko ja mówię, ktoś kogoś tu śrupie. Nawet widzę skąd. Ona spróbuje namierzyć. Dobra. I wywalić w beczkę. Dobra. Wstaniesz? Chyba nie. A ty wstaniesz? Chyba też nie. I co tutaj mamy ciekawego? Kolejny proch. Patrzcie, ile tego tutaj jest. Ile tu tego dali. Dobra, przeładuję sobie. Tutaj mamy drabinę. Prawdopodobnie to jest chyba skrócik, co? Dokładnie. Mamy skrót. I tym samym podziękuję wam chyba już na tym odcinku. Będzie wszystko, żeby nie przedłużać. A w kolejnym dalej sobie będziemy eksplorować. Tylko jeszcze tutaj sobie zobaczę, czy coś jest, ale raczej powątpiewam. Chyba tutaj już byłem. Kusi mnie użycie tej roślinki, tak sobie myślałem, ale widzę, że jej nie mam, nawet w ekwipunku. Dobra, tylko teraz tak, ogarnij człowieku, gdzie masz ten checkpoint. Czekajcie, może nie pamiętam za bardzo. Dobra, metodą prób i błędów najwyżej. Dobra, oni mi nic nie zrobią. To muszę tam iść na lewo chyba, nie? Znaczy, przepraszam, na prawo. A tutaj byłem? Czy mnie tutaj nie było? Już nie pamiętam. Aha, patrzcie. Kolejne miejsce, gdzie potrzebujemy. Prawdopodobnie tutaj nożyc do przycięcia łańcucha. No dziwe, jak tutaj pierwszy raz przechodziłem, to nie zwróciłem na to uwagi. Tam jest klucz. No dużo jest takich przejść, gdzie nie jesteśmy w stanie otworzyć, ale też są takie przejścia, gdzie swobodnie możemy się udać. Dobra. Tutaj mamy ziomków. Trzeba ich tutaj jakoś wyminąć. Dobra, przypomnij, gdzie mam safe. Dobra, ucieknę z tą stroną. Nagle zniknęli, czekajcie. Save był.
Tam gdzieś po prawej stronie przez tamte drzwi muszę przejść. Aj kurczę! No cholerny świat! O, już kolejny. Słuchajcie, kolejny spray marnuję. Ach. No nie idzie mi ta rozgrywka zdecydowanie. Dzisiaj. No nic, słuchajcie. Tutaj sobie zapiszemy. Na kolejnym slocie. No i nic, że już jest 35 minut materiału. Także ja wam tutaj podziękuję. Mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Zapraszam do kolejnych hardcore odcinków z tej, jakże innych serii na moim kanale. I dziękuję za każdy wasz poświęcony czas i reakcję pod tymi klipami filmowymi. Powiem wam szczerze, że kusi mnie, żeby jeszcze sobie tutaj zwiększyć jakość tekstur, bo czy nie jest to tak, jakbym chciał. Z przelotem to nie pełen ekran, 100% jakość obrazu. Jakość obrazu. Tu mamy 200%. Które jest lepsze? To. Dobra, zwiększymy sobie tutaj. Pamięć graficzna została oznaczona kolorem pomarańczowym. Ze względu na intensywne wykorzystanie mogą występować drobne usterki. Dobra, to nie. To weźmiemy sobie 2 giga albo 3 giga. O, i tak. Powinno być wszystko dobrze. No i tak nam gra nie przycina, i tak. Chyba. Nie, wszystko jest dobrze. Także dziękuję wam za uwagę i zapraszam do kolejnych materiałów. Trzymajcie się. Cześć.